Oni poszli w dziesiątki i w setki miliardów wydawane nietransparentnie. Nigdy czegoś takiego nie było. I oczywiście to nie jest tak, że to wszystko było złodziejstwo. To poszło faktycznie częściowo do gmin, częściowo na Ukrainę, czego PiS ani inne partie tu nie chcą przyznać. Dopiero dojdziemy do tych wydatków, które poszły na Ukrainę, jaka jest tego skala i co ukrywaliście między innymi w Agencji Rezerw Strategicznych, o której nikt tu nie mówi, gdzie Morawiecki wprowadził swoją ekipę bankowców, żeby mu tam robili z klauzulą tajności różne rzeczy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że uspokajający ton pana Horały jest zupełnie bezzasadny. To znaczy to, że się mieścimy w limicie konstytucyjnym i że inne państwa Unii Europejskiej są bardziej zadłużone, to nie powinno nas uspokajać. Przez Ministerstwo Finansów na przyszły rok potrzeby pożyczkowe są szacowane na 420 miliardów. To jest połowa wszystkich wydatków budżetu państwa. Nie wszystko to ma pójść na deficyt, część ma pójść na obsługę długu, ale to powoduje sytuację, że żeby obsłużyć budżet państwa, zrealizować go, państwo polskie będzie musiało zadłużać się za granicą. Stajemy się państwem zależnym. Dokładnie przeciwieństwo tego, co PiS obiecywał Polakom.